Rafał Olbiński, Anna Katarzyna Gniewiecka, witam cię. Jesteś światowej sławy artystą, malarzem, plakacistą, scenografem, ilustratorem, pisarzem, autorem baśni. Zdobyłeś ponad 150 nagród i dyplomów jako autor plakatów i grafik. Już nic nikomu nie musisz udowadniać. Czy zdajesz sobie sprawę, że fascynujesz nie tylko kobiety, ale i mężczyzn? No, nie zdawałem sobie sprawy, że również mężczyzn fascynuje w moim wieku. To jest naprawdę duże osiągnięcie. No ale przepraszam, to jest tak zwana fantazja poetycka z twojej strony. Na twoich obrazach można zobaczyć idealny świat. Można określić nurt twojego malarstwa jako surrealizm? Naturą człowieka jest to, że jak coś nowego widzi, to natychmiast to porównuje do rzeczy, które zna. I to jest w wszystkich dziedzinach. I nic dziwnego, że ktoś zobaczy kawałek surrealistycznej jakiejś rzeczywistości na moich obrazach, to najpierw porównuje do tego, co widział. Najczęściej widział to albo Magritte, albo Dalego i tak dalej, i tak dalej. Bardziej to chciałbym porównywać może do, jeżeli porównujemy różne rzeczy, do literatury czy do jakichś innych form sztuki. To jest taka trochę poezja w malarstwie, w kolorach, czy w formach, czy w przekazie. Co chciałbyś przekazać ludzkości? Chciałbym po prostu jakby z tego, co, z tym co robię, wrócić do kryteriów i do pierwotnej funkcji sztuki. Sztuka w początku wychodziła naprzeciwko podstawowej potrzebie człowieka, to jest potrzebie piękna. I chciałbym, żeby to, co ja robię, odpowiadało na tą potrzebę. Czy jako światowej sławy artysta możesz powiedzieć, że w swojej twórczości powiedziałeś już wiele, ale wciąż czekasz na największą i najdoskonalszą swoją pracę? To jest takie mądre pytanie, że naprawdę czułem się bezradny w tym momencie. Przede wszystkim, co do tego światowej sławy, to jest strasznie to brzmi podejrzanie. Każdy artysta właściwie w sumie różnica się przed samym sobą, a nie przed światem, ani nie przed swoją sławą. Oczywiście to są jakieś tam ambicje na boku, możesz sobie mieć, ale głównie chyba chodzi o to, że to jest, to co robimy jest przedłużeniem naszej osobowości, że sztuka tak naprawdę po to, żeby być duża, wielka, ważna, musi być prawdziwa, musi wypływać z naszych prawdziwych emocji, prawdziwych przekonań. To nie może być sztuka modna, sztuka tam powiedzmy na zamówienie, bo akurat publiczność to lubi, czy tego. Ta sztuka, która ma przetrwać czas, próbę czasu, ma być robiona. Ja nie mówię tylko o malarstwie, ale generalnie. A tak naprawdę chciałbym, czasami się to przypomina, że zresztą to zauważam, jak na przykład dzieci reagują, czy młodzież reaguje na to, co ja robię. To jest chyba największy komplement, bo dorośli już przestają myśleć autentycznie. To są najczęściej zapożyczone gdzieś jakieś opinie, tak wypada powiedzieć, to przeczytaliśmy, ten krytyk tamten napisał to, powtarzamy to i się puszymy, jacy jesteśmy mądrzy wśród znajomych. Dzieci reagują spontanicznie i mówią prawdę. I tak naprawdę mnie bardzo interesuje, oczywiście jestem próżny, to co mówią ludzie w moim wieku, stare pierdziele w moim wieku, ale tak generalnie pracuję dla pokoleń, chciałbym przynajmniej pracować dla pokoleń, których jeszcze nie ma. W związku z tym ja nie wiem, czy ja się sprawdzę w czasie, czy czas mi to co ja robię zweryfikuje, czy to ma jakikolwiek sens, znaczenie, czy wagę emocjonalną, czy nie. Ale to dopiero pokaże przyszłe, czy następne pokolenie. Ale to ciekawe rzeczy mówisz, wiesz? W ogóle zmieniam pytania. Myślę, że nie ma szans, żebyś był zapomniany. Wydaje ci się, że świat trochę taki jest coraz bardziej płytki, płaski. Każde pokolenie mówi o nowym pokoleniu, że jest płytkie i płaskie, jak się w tej chwili czyta nawet Plutarcha, to też on mówi o pokoleniu późniejszym, jakie to jest prymitywne, jakie mało kulturalne i nie tylko maniery, ale właśnie myślenie i to wszystko. To są dziury w serze szwajcarskim. Także nie wiem, jakie będzie pokolenie. Oczywiście pokolenie będzie takie, że tak zawsze będzie to 10% ludzi twórczych, otwartych, zainteresowanych światem, chcący coś zmienić. Będzie to 90% ludzi, którzy są zadowoleni ze status quo,
No i tak mniej więcej podział społeczeństwa i będzie 1% ludzi twórczych, których te 10% ewentualnie zrozumie. Zapadł mi głęboko w mojej jakby pamięci taki las ludzi w garniturach, zgiętych w pół na kolanach i na plecach mają podłużne takie otworki jako skarbonki. Czyli właściwie widzisz pewnych tych ludzi, których my nazywamy, którzy zarabiają tylko pieniądze, oni tylko jakby już przestali myśleć, tak? To niesamowita alegoria. To nie jest tak specjalnie ich wina też, bo cały system tej w cudzysłowie demokracji konsumpcyjnej na to pracuje, żeby ci ludzie nie myśleli, tylko kupowali, żeby nie myśleli przypadkiem, bo wtedy może pomyślą, że trzeba coś zmienić. Nie tworzy się elit intelektualnych, jak dawniej było, że elity były po to, żeby te masy naśladowały i w pewnym sensie podnosiły swój poziom intelektualny. Bo ja ze swojego dzieciństwa, nawet w komunizmie, nie pamiętam tak wulgarnego społeczeństwa jak w tej chwili. Wspaniałe, że masz taką odwagę o tym mówić i... Mam jestem w takim wieku, że mogę mówić sobie wreszcie prawdę, nie? Nie ma rzeczywistości, jak powiedział Marek Aurelius, tylko percepcja. W twojej twórczości jest wiele symbolizmu i też filozofii, nawiązania do mitów, różnego rodzaju. Jaki trend filozofii jest ci najbardziej bliski? Właściwie to jest filozofia, to jest, jak jakiś mądry powiedział, studiowanie filozofii to jest przygotowanie się do śmierci. Wycofajmy to. Jaki mi najbliższy jest? Przypuszczam, że stoicyzm prawdopodobnie, im jestem starszy, tym bardziej jestem tolerancyjny, tym bardziej nic mnie nie potrafi zaskoczyć. No ten wspomniany tutaj Marek Aureliusz na pewno jest dla mnie jakieś fascynację taką miałem właśnie. Tworzysz jakby swój świat, taki nowy świat. Nie żyjemy w próżni artystycznej, mamy tak jak nie jesteśmy sierotami powiedzmy w tym świecie sztuki, mamy swoich artystycznych rodziców. Ja mam bardzo dużo tych rodziców, ja właściwie można by setkami, czy coś nowego zobaczę, jakiś nowy wspaniały obraz, usłyszę fajną muzykę, czy zobaczę dobrą wystawę, czy dobry kawałek architektury, to najpierw oczywiście szlak mnie trafia, że to sam tego nie zrobiłem, a potem oczywiście jakiś tam sposób mnie dopinguje do tego, żeby to, co robię, robił jeszcze lepiej. A powiedz mi właśnie, kobiety przewijają się w twojej twórczości. Dlaczego właściwie motyw kobiecy? Są ciekawsze od mężczyzn? Znaczy się przewijałem, bo akurat jestem heteroseksualnym mężczyzną i gdybym był orientacji innej, to prawdopodobnie malowałbym pięknych młodych mężczyzn i to nic z tym złego nie ma. Prawdopodobnie też piękne młode ciała mężczyzn też są fantastyczne. A przyjaźnisz się z kobietami? Podobno się nie można zaprzyjaźnić z kobietami. Zresztą chyba Platon powiedział coś takiego, że w ogóle no, mówi bardziej o miłości, że miłość mężczyzna kobiety jest niemożliwa. Kobiety są absolutnie. Podobno obydwie półkule mózgu im pracują razem, a nam tylko ta jedna. Także usiłujemy tą od tysiącleci tą przepaść intelektualną zasypać między kobietą a mężczyzną, a się nie udaje. Dlatego one są na twoich obrazach? No właśnie, jako ten właśnie ideał człowieczeństwa. Czy zdarza ci się kochać platonicznie? Znaczy, jak rozumiem to dosłownie, to przypominam, że to, co powiedziałem przed chwilą, że Platon powiedział, że miłość między kobietą a mężczyzną jest niemożliwa. Czyli mówisz, czy zdarza mi się kochać, tak jak Platon mówił, mężczyznę drugiego, a platonicznie? No tak, mam mnóstwo takich przyjaciół, którzy fantastyczni są. I co, pytanie to jest semantyka, czy nazwać miłością, czy przyjaźnią, czy czymś takim. Jakby inna sprawa. Czy uważasz, że namalowałeś już wszystkie typy kobiet i który typ cię tak najbardziej inspiruje? Wydaje mi się, że ja nie maluję typów kobiet, bo to nie jest etnografia, żebym te różne typy robił, tylko maluję piękno kobiety. To właściwie jest jakby bardziej symbol, jako rekwizyt teatralny w tym teatrze mojego malowania. Zdarzała ci się cenzura? Oczywiście, że tak. Żyjemy w chorym społeczeństwie, dla którego wulgaryzmy, zabójstwa, morderstwa, puszczanie bomb na niewinnych ludzi w miastach, bombardowanie ludzi, czy Libii, czy nawet tutaj Jugosławii, to jest wszystko w porządku. Ale pokazanie kawałek cycka, bardzo to już jakieś tabu. I jakiś horror polega na tym i paradoks nie tego, że dziecko, które pierwszy co patrzy, to widzi cycek matki, nie? Sutkę matki. I przez 2 lata tą sutkę może oglądać. Wszystko jest w porządku, bo jest karmiony. Ale po 2 latach nie może oglądać, bo co?
Bo w czasach komunistycznych w Polsce nie było tego, a teraz ta cenzura tego, oczywiście ja nie mam nic wspólnego z religią, ale wypaczonego pojęcia o chrześcijaństwie nie pozwala na przykład nam pokazać piersi. Dlaczego książka, którą ostatnio wydałeś o miłości, baśnie o miłości, o innych dziwnych przypadkach powstała? Powstała, no bo jakby taki mój rozrachunek z wiecznym marzeniem, żeby coś napisać. Chciałem też tą formę baśniową wybrałem specjalnie, bo to jakby spójne jest z tym, co ja maluję. A te opowiadania były też formą interpretacji malarstwa, to znaczy najpierw istniał obraz swoim własnym życiem, a potem dopisałem do tego opowiadanie jaką jedną z opcji, w jaki sposób to można literacko zrozumieć. Malujesz zwierzęta, dużo jest motywów właśnie końskich, psy. Nie mam, jak widzisz, nie mam psa, nie mam rybki, nie mam węża. Dlaczego właśnie nie masz? No to trzeba się tym zająć, trzeba mieć czas. Ja generalnie nie mam czasu na to. Ja mieszkałem przez 33 lata w Nowym Jorku i wszyscy mówią, dlaczego nie malujemy Nowego Jorku? Ja mówię, po co tu nie malować? Ja to mam wszystko na co dzień, ja tym żyję. Ja maluję po to, żeby od tego odpocząć. I to jest to moje odreagowanie na rzeczywistość. Duży procent na świecie ludzi, którzy tak samo reagują jak i ja, którzy też potrzebują rzeczy estetycznych, którzy potrzebują zwolnienia, potrzebują refleksji, potrzebują jakichś takich referencji z historią, z mitologią, z tym wszystkim, żeby to miało jakąś ciągłość, żeby ta była w sztuce zachowana ta ewolucja, a nie tylko ciągle rewolucje. Wystawa, którą przygotowuję, ma zmienić tytuł. Podróże w czasie ma ulec na zalety dwuznaczności, bo to jest twoja najnowsza książka. Tak, zalety dwuznaczności, tu chodziło bardziej o nie moje próby literackie, tylko takie przedstawienie szerszej publiczności w Polsce mojego malarstwa, bo w Polsce tam większość ludzi, większość tych paru tysięcy ludzi, którzy wiedzą, co ja robię, to uważają, że jestem plakacistą w cudzysłowie. Nie bardzo wiem, czy chodzi o rozklejanie plakatów, czy tam robienie jakichś plakatów. No, rozklejałeś w Nowym Jorku. Tak, rozklejałem, no raz tak mi się to wydarzyło, także mogę się przyznać, że jestem plakacistą. Zmontowałem książkę z takiego, w takim pewnym sensie retrospektywa, powiedzmy, ale również nowe i stare obrazy. Nigdy nie było mojej książki, mojego albumu o sztuce, czy z moją sztuką na rynku wydawniczym w Polsce. I to jest jakby pierwszy taki album. Tam, nie wiem, około 100 czy więcej obrazów jest. Ale myślałem sobie, że to fajnie byłoby tak okrasić to również jakimiś takimi cytatami ważnych artystów o sztuce, czy o życiu, czy tak powiedzmy Picasso parę razy powiedział coś mądrego, Juan Miró, czy André Breton. No i właśnie tak wybrałem sobie jakieś parę cytatów właśnie tych wielkich artystów, wielkich ludzi. I potem myślałem sobie, a może jakiś jeszcze jeden swój do tego dopasuje. A potem nastąpiła właściwa reakcja. Mówi, po cholerę, ja mam reklamować Picassa, Juana Miró, no dla siebie, to po prostu sam swoje własne cytaty tam. No i właśnie, jak każda presja powoduje kreatywność, tutaj pod tą presją, bo jutro oddajemy do druku, wymyśliłem parę takich cytatów, które jestem naprawdę dumny. Będę się przykład? Starał, jakiś przykład? Przykład, proszę bardzo. Przed obrazem, jak przed piękną kobietą, trzeba zastygnąć w zachwycie. To oczywiście się nie ma nic wspólnego z współczesną sztuką. Ja mówię o tej sztuce wielkiej, a nie powiedzmy sztuce modnej, czy tej sztuce szoku. A drugie, że powaga jest maską miernoty. Gdybyś miał sam siebie określić, to kim jesteś? Co rano wstaję, rano idę myć zęby, patrzę na tą starą gębę, myślę, co zupełnie inaczej mi się w śnie śniło o sobie, a tutaj jakiś stary facet na mnie patrzy, mówię, jakieś nieporozumienie totalne, a potem myślę, że muszę coś tam zrobić dzisiaj, właśnie przypominam sobie, że mam w planie i zapominam o tej starej gębie i wtedy siadam z entuzjazmem i coś tam robię. No takie mam życie, teraz kim ja jestem? Cholera wie, no tak szukam siebie cały czas. Znaczy tak jak ja pamiętam, ciebie poznałam i potem chyba pobiegłam do domu, sprawdziłam w Wikipedii datę urodzenia i potem wróciłam do ciebie i mówię, Rafał, ty po prostu zawarłeś pakt z diabłem, tak? Bo mówisz o wieku, ale to jest niemożliwe, że tyle masz lat, ile masz i tak wyglądasz.
pojawił się Mefistofele, przyjął taki cyrograf, przyniósł do tego, mówi, słuchaj... Absolutnie. I to najpierw się targowaliśmy, ile tam mi co mi daje. No mówi, a to namalujesz parę obrazów jeszcze. Zakochasz się w paru wspaniałych kobietach. Nie wiadomo, czy z wzajemnością, a to przecież nie o to chodzi. No i podpisałem, także jakoś to zdać. Ale już tam słyszę, jak puka do drzwi, także... Większość wielkich artystów tworzyła najlepsze prace w ostatnim okresie, jeżeli już mówisz, że to jest twój ostatni okres, w ostatnim okresie swojego życia. Nie wiemy, kiedy stworzymy najwybitniejsze dzieło swojego życia. Nie przypuszczam, że Leonardo da Vinci myślał, że akurat portret Mony Lizy, który tam w młodości wykonał, może nie pamiętam dokładnie, ile miał lat, kiedy to zrobił, ale raczej tak w średnim wieku, a nie podeszłym, czy to będzie najbardziej rozpoznawalna ikona na świecie. Szczęście to jest żyć na swój potencjał. A skąd? Ja wiem, jaki jest mój potencjał, jeżeli nie testuję go. Czyli właściwie wstaję rano i testuję mój potencjał, tak moje życie wygląda. Człowieczeństwo jednostki jest człowieczeństwem całej ludzkości. Można powiedzieć, że patriotyzm jednostki jest patriotyzmem całego narodu. I ja staram się robić to, żeby w tym, co robię, jak najlepiej potrafię, żeby to może ktoś jako oceniał, że to jest dzieło Polaka, powiedzmy. To jest moja kontrybucja. To jest patriotyzm, żeby to nie wywozić śmieci do lasu. Od tego się zaczyna, od działania jednostki. Najważniejsza w życiu narodu jest kultura, a nie robi się nic, żeby polska kultura była rozpoznawalna na świecie. Tak to będziemy zawsze tanią siłą roboczą, jak nie będziemy mieć kultury. A już na Boga tym Chopinem i Kopernikiem już wszyscy żygają. Jest skandalem, że najwybitniejszy rzeźbiarz polski w historii w ogóle, nie było takiego rzeźbiarza, który taki impact, takie wywarł... rozpoznawalny na całym świecie Igor Mitoraj w zeszłym roku umarł. W Polsce nie było słowa na ten temat. Zgadzam się z tym. Na jego pogrzeb Pietra Santa nie pojechał nikt z przedstawicieli Ministerstwa Kultury, w ogóle nikt z tego. I to jest nasza polityka kulturalna. Pauperyzowanie społeczeństwa intelektualne i to, co się dzieje z kulturą, że nie ma takiej... No to się nie zwraca uwagi oczywiście. Wiesz, że w szkołach się nie uczy o sztuce. Nie uczy się kaligrafii i wielu jeszcze innych rzeczy, które po prostu na pewno ty miałeś w szkole. Nie uczy się filozofii i filozofii, łaciny. Tego po prostu nie ma. Po prostu się uczy religii. No marzę za to. Na przykład jak ja się nie uczyłem religii. W Stanach moje dzieci też, owszem, chodziły do szkoły, przy kościele, bo były takie zajęcia z religii. Tak powinny być. A jak ja patrzę na to, co szczególnie na przykład z punktu widzenia Nowego Jorku, który jest wielką metropolią światową i ludzie żyją z różnych wyznań, z różnych kultur, razem obok siebie i uczą się tolerancji, uczą się podziwiania innych kultur. Są te parady, to płaskiego, to meksykańska, to jakieś Dominikany, to jakaś inna szkocka, to irlandzka, to izraelska, ciągle nowe. I wszyscy szanują, wszyscy w tym uczestniczą. Są kościoły, synagogi, nawet meczety chyba, nawet jakieś takie. Wszystko z porządku i żyjemy w tolerancji. Za czym tak naprawdę tęsknisz? Tęsknię? Za odrobiną wolnego czasu. To jak teraz przyjechałem do Polski, dłuższy czas spędzam w Polsce, to mi brakuje jednej rzeczy, która bardzo ceniłem w Nowym Jorku. Bo mieszkałem w Forest Hills, to jest taka dzielnica w Queensu, a pracownię miałem na Manhattanie. I co rano brałem sobie metro, jechałem tym metrem na Manhattan, do pracowni i potem po południu czy wieczorem wracałem tym samym metrem. I to było codziennie. To nie było tak, że ja mam weekendy, czy tam mam święto, czy niedzielę, sobotę. Codziennie tak robiłem. I 25 minut, 1-20 minut, to prawie jest godzina na czytanie książek, bo czytałem w Saboju książki. Czyli jeżeli się dziennie czyta książki przez lat 20, to jest fantastyczna sprawa. Pomysły i nienamalowane obrazy Rafała, najbliższe projekty Rafała. Jakie to tematy? Więc oczywiście cały czas maluję. Idealnie chciałem malować to, co sam sobie wymyśliłem. Mam sporo szkiców, ale nie mam na to czasu. W tej chwili zająłem się wreszcie, bo tam perypetiach długich, robieniem ilustracji do rękopisu znalezionego w Saragosie, bo w tym roku, to w Polsce nikt o tym oczywiście nie mówi, to jest następny skandal, uważam. Mija 200 lat od śmierci Jana Potockiego, który napisał jedną z najwybitniejszych powieści polskiego oświecenia, w ogóle europejskiego oświecenia. A my w Polsce nie trąbimy o tym, nie robimy z tego
Właśnie ty marketingu z tego nie robimy. Gdybyś nie był artystą, to kim byś był? Prawdopodobnie taksówkarzem. Dlatego, że to jest też taka namiastka wolności, jak i w sztuce też nam się wydaje, że to jest wolny zawód, co oczywiście nie jest. W taksówce też się wydaje, że to jest wolny zawód, też oczywiście nie jest. Ta wystawa, to inkografie, mam nadzieję, że będą nisko sygnowane, serię Autor Proof z pieczątką, z twoim własnoręcznym podpisem Olbiński. Czy uważasz, że można uznać za świetną lokatę finansów i dobry początek na budowanie kolekcji artystycznych dla tych wszystkich, których nie stać na twoje oryginalne prace? To jest jakaś forma na pewno od początku kolekcjonowania, jakaś tam forma dla ludzi, którzy chcą z tym akurat, co widzą, obserwować przez dłuższy czas niż tylko na wystawie. Nie jest specjalnie droga i... Jakie ceny się kształtują na aukcjach zachodnich, amerykańskich, swoich inkografii? Ale mówimy o nisko sygnowanych, nie mówimy o tych wielkoformatach. W Stanach Zjednoczonych oczywiście są inne zupełnie ceny, a tu są inne ceny i tam w Stanach printy moje... No tam było powiedzmy 2000 dolarów. To jest wysoka cena, my będziemy mieć trochę niższe ceny. Małych prac. Wydaje się, że to jest stosunkowo wysoka, bo porównywalne printy na przykład Dalego, czy tam jakiś Chagalla, mniej więcej w tych samych cenach są. A z kolei, ale to właściwie w tej chwili tak naprawdę najważniejszy jest podpis na tego typu. No i też jak zauważyłaś ilość tej edycji. Ja w tej chwili z każdego obrazu, który robię, 10 sztuk mam edycji takiej prywatnej swojej, poza takim rynkiem masowym. I to wartość tego, to jest wartość podpisu ołówkiem, tak naprawdę. Jeżeli artysta się podpisuje ołówkiem, to wtedy jest to ważne. Jeżeli to jest podpis wydrukowany, to już jest to wartość tego printu, czy ramki. Żadna wartość. Tak, także tu ważny jest ten podpis ołówkiem i ten numerek, który tam jest, jakaś pieczątka, która w tym przypadku mam. Czy kupujący inkografię będą mogli te prace, gdyby chcieli to potraktować jako inwestycję, będą mogli sprzedać w świecie, w Polsce, na aukcjach i nie stracą? Cały czas nad tym pracuję, żeby to kiedyś było coś warte dla przyszłych pokoleń, powiedzmy. Kogo stać na oryginała? Bo z tego, co wiem, nie są dostępne. Tak szybko się sprzedają? Mnie nie stać akurat na to, żebym sobie kupił swój własny oryginał. W związku z tym kupuję różne malarstwo 18-wieczne, 19-wieczne, które jak mi się podoba. Przedział cenowy jest od formatu, powiedzmy, kartki papieru takich małych, tam około 10, mówię złotówka w tej chwili, 10 tysięcy złotych, czy tam 3 tysiące, 3,5 tysiąca dolarów. 3 tysiące dolarów. Do najdroższy obraz, jaki mój został sprzedany, to jest 2 na 2 metry. Projekt kurtyny do Białegostoku, do Pery Białostockiej, to agent w tej galerii San Francisco został sprzedany za 120 tysięcy dolarów. Dokładnie, także to można sprawdzić. Kolekcjoner z Singapuru to kupił. A dlaczego te oryginały są niedostępne? W tym, znaczy są dostępne oczywiście, ja cały czas maluję, tylko że... Szybko się sprzedają. Szybko się sprzedają i tak naprawdę nie mam zapasu, nie mam tak, nawet nie mam w swojej własnej kolekcji dwóch, trzech obrazów. Nie będzie ciebie 3 września, 17 września na finisarzu będziesz obecny. Co możesz przekazać gościom? No, tutaj aż się prosi być banalnym i powiedzieć, że obraz jest wart 1000 słów. Państwo sami sobie te obrazy będą oglądać, będą interpretować tak, jak chcą, jak ich wrażliwość czy cierpliwość pozwala i to bardzo się cieszę, jeżeli a to będzie prawdziwe. A więc wszystkich przepraszamy Państwa, że Rafała nie będzie, ale za to jest nie, ten... Niestety mam wspaniałe dzieci. Jadę z synem na dawno odkładane wakacje, no ale to muszę to zrobić, to jest sobie obiecana podróż. Także nie będzie mnie. Rafał, ja bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Bardzo miłe. Dużo rzeczy się, myślę, że wszyscy się dowiedzieliśmy od ciebie. Jeszcze raz dziękuję. Mogę zapomnieć i wrócić do naszych codziennych rytuałów. Także Państwa zdrowie. Wodą. To nie jest czysta wódka. Sempre una babile, le da provviso, il pianto e il riso, e merito.
Yeah.